Szanowni Państwo, wiemy już, jak wyglądają wykresy funkcji sinus i cosinus. Są to takie fale biegnące przez całą prostą rzeczywistą od minus do plus nieskończoności. Zobaczmy teraz, jak wyglądają wykresy funkcji tangens i kotangens. Oczywiście to, co powiedziałem o funkcjach sinus i cosinus, mianowicie, że mają one okres 2pi, co 2pi kształt wykresu się powtarza, pozostaje w mocy również dla tangensa i kotangensa. Ale przed kotangensa i kotangensa można powiedzieć coś więcej. Okazuje się, że jak sobie naszkicujemy wykresik, tak szybciutko mały wykres narysuję, dla kąta leżącego w trzeciej ćwiartce tangens jest taki sam jak dla odpowiadającego mu kąta leżącego w pierwszej ćwiartce. Mamy kąt alfa 1 w pierwszej ćwiartce, alfa 3, równa się pi dodać alfa 1. Jeżeli Państwo sobie policzycie tangens alfa 1 i alfa 3, tak samo kotangens, one są identyczne. Nie musielibyśmy tego nawet liczyć. My to wiemy, ponieważ wiemy, że tangens alfa dodać pi to jest to samo co tangens alfa. Jeden ze wzorów redukcyjnych, podobnie z kotangensem. Zatem wykresy funkcji tangens i kotangens powtarzają się nawet nieco 2pi, ale co pi. Te funkcje mają okres pi. Także oznacza to, że wystarczy naszkicować wykres tangensa na przykład w przedziale od 0 do pi, albo od minus pi do od 0 do pi, albo od minus pi drugich do pi drugich. Ten drugi wariant z pewnych powodów jest nieco wygodniejszy, ale o tym za chwileczkę. Jak zatem wyglądają wykresy funkcji tangens i kotangens? Tu sytuacja jest troszeczkę bardziej złożona. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w odróżnieniu od sinusa i kosinusa dziedzina funkcji tangens jest nieco inna. Pamiętamy, że tangens 90 stopni, czyli pi drugich, jest nieokreślony. Skoro dla pi drugich tangensa nie ma, to nie ma go również dla wszystkich kątów w postaci pi drugich plus pi, pi drugich plus 2pi, pi drugich plus 3pi, pi drugich odjąć pi, pi drugich odjąć 2pi i tak dalej. Zatem nie cała prosta rzeczywista jest dziedziną funkcji tangens czy kotangens, ale trzeba z tego zbioru liczb rzeczywistych zabrać pewne punkty, żeby móc policzyć te funkcje. Zacznijmy od funkcji tangens. Wiemy, że dla kąta pi drugich tangens jest nieokreślony. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwileczką i możecie to sobie Państwo również sami wyliczyć, przekonać się o tym, rysując kąt minus pi drugich jako kąt skierowany, czyli zaczynamy od osi OX i biegniemy o pi drugich, czy o kąt prosty, ale teraz minus pi drugich, czyli zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Dla kąta minus pi drugich również tangens jest nieokreślony. Czyli nie będziemy mieli punktów o odciętych pi drugich minus pi drugich na naszym wykresie. Ale będziemy mieli punkty o innych odciętych, na przykład 0. Wiemy, że tangens 0 wynosi 0. Wiemy to chociażby z tabelki zawierającej wartości funkcji trygonometrycznej dla często spotykanych w zadaniach argumentów. Wiemy na przykład, że tangens pi czwartych wynosi 1. A tangens pi czwarty, czyli jeżeli ktoś woli 45 stopni, to jest 1. Wiemy, że tangens pi trzecich, to jest mniej więcej tutaj, wynosi pierwiastek z 3. To jest około między 1,5 a 2, mniejsza o precyzyjnie dokładną wartość. Gdzieś tutaj będziemy mieli pierwiastek z 3. To znowu rysunek poglądowy, szkic, a nie bardzo precyzyjny rysunek na papierze milimetrowym. Wiemy też, że dla pi trzecich, które to punkt leży mniej więcej tutaj, wartość tangensa wynosi odwrotność pierwiastka z 3 albo pierwiastek z 3 przez 3. To jest coś, co jest między pół a 1. Bardzo z grubsza rzecz ujmując, mniej więcej w tej okolicy to jest. Zatem taki punkt mamy tutaj. Wiemy też, że w czwartej ćwiartce, czyli dla kątów od 6 drugich pi do 2 pi, albo jak ktoś woli, od minus pi drugich do zera, bo to jest to samo, wartości funkcji tangens są podobne, tylko że ujemne. To wiemy na przykład ze wzorów redukcyjnych. Nie będę już tego wypisywał. Pamiętamy, jak działają wzory redukcyjne. Zatem okazuje się, że jak połączymy te kropki, albo na przykład przy użyciu komputera narysujemy ich więcej, żeby mieć precyzyjniejszy, dokładny rysunek, to wykres funkcji tangens będzie wyglądał mniej więcej następująco. Przy czym, jeżeli narysuję proste pionowe, równoległe do osi rzędnych, przechodzące przez punkty pi drugich 0 i minus pi drugich 0, narysuję je innym kolorem, linią przerywaną, jak to się często w książkach robi,
to okazuje się, że linie to są czymś, co nazywamy asymptotami tego wykresu. Nie wnikając w precyzyjną definicję, która w tej chwili nie jest nam potrzebna, chodzi o to, że ten wykres zbliża się do tej linii, ale jej nie przecina. To nie jest poprawna definicja asymptoty, ale taka intuicja nam w tej chwili wystarczy. Więc proszę Państwa, zauważmy kilka różnic w porównaniu do sinusa i kosinusa. O jednej już sobie powiedzieliśmy. Dziedziną funkcji tangens, zaznaczmy, że to jest krzywa y równa się tangens x. Dziedziną funkcji tangens nie jest cała prosta rzeczywista, jest tylko prosta rzeczywista z wyłączeniem punktów pi drugich, minus pi drugich i tak dalej. Oczywiście to się dalej powtarza okresowo. Tak? I tak w nieskończoność. Po drugie, funkcja sinus i funkcja kosinus były funkcjami ograniczonymi. Nigdy nie przekraczały od góry jedynki, od dołu minus jedynki. Z tangensem jest inaczej. Funkcja tangens przyjmuje wszystkie możliwe wartości rzeczywiste. Mówiąc geometrycznie, rzutując ją na oś rzędnych, otrzymamy całą tę oś. Tak? Nie jest tak jak z sinusem, że sinus x nigdy nie wynosi dla żadnej liczby rzeczywistej x 2. Tutaj każdą liczbę rzeczywistą możemy otrzymać jako tangens pewnego kąta. Tak więc, proszę Państwa, widzimy wykres funkcji tangens x. Jak narysować wykres funkcji cotangens x, czyli kotangensoidę, to jest tangensoidę? Otóż, proszę Państwa, możemy postąpić podobnie, jak to uczyniliśmy w przypadku kosinusa, czyli znowu zaznaczyć kilka punktów, połączyć kropki i otrzymać taką krzywą, o którą nam chodzi, ale możemy też postąpić od razu inaczej, w sposób podobny do tego, o którym mówiłem na końcu, kiedy mówiłem o sinusoidzie i kosinusoidzie, a mianowicie możemy też skorzystać z jednego ze wzorów redukcyjnych. Na przykład możemy wykorzystać wzór następujący. Tangens x dodać pi drugich równa się minus kotangens x. Co nam to daje? To nam daje to, że możemy teraz pomnożyć stronami ten wzór przez minus 1. De facto minus przenosimy tutaj. I widzimy, że żeby startując z krzywej y równa się tangens x, otrzymać krzywą y równa się kotangens x, możemy dokonać następujących przekształceń. Ponieważ mamy minus przed całym wyrażeniem, odbić symetrycznie wykres względem osi odciętych, a następnie, ponieważ mamy x dodać pi drugich pod funkcją tangens, przesunąć powstały wykres o pi drugich w lewo. Spróbujmy tych przekształceń dokonać. Proszę Państwa, jeśli odbijemy ten wykres, tą tangensoidę, symetrycznie względem osi OX, względem osi odciętych, to otrzymamy coś takiego. O tak wyglądające mniej więcej. Jeśli teraz przesuniemy ją o kąt, o wektor, przepraszam, minus pi drugich 0, czyli o pi drugich w lewo, otrzymamy coś takiego. Tu jest ciąg dalszy. Tu jest ciąg dalszy. Przesuwamy to o pi drugich w lewo, czyli mamy tak. Ten kawałek trafia tutaj. A ten kawałek trafia tutaj. I w ten sposób zaznaczyliśmy, oczywiście mniej więcej, to nie jest dokładny rysunek, nie umiem tak ładnie rysować, jak być może bym chciał. To jest wykres funkcji y równa się cotangens x. Także możemy go otrzymać na różne sposoby, zarówno korzystając ze wzorów redukcyjnych, na przykład tego lub innych, to różnie można kombinować, jak i zaznaczając wybrane punkty, łącząc je. Zauważmy, że wykresy te przecinają się w punkcie pi czwartych. Rzeczywiście dla argumentu równego pi czwartych i tangens i kotangens wynosi 1. Można obejrzeć tutaj, że kotangens dla pi drugi wynosi 0, że kotangens jest nieokreślony tym razem dla 0, pi, minus pi i tak dalej. Asymptotami kotangensa są proste x równa się 0, x równa się pi, x równa się minus pi, których tutaj akurat na tym rysunku nie widać, poza tą jedną. Także w ten sposób możemy narysować wykres funkcji tangens i kotangens. Znowu możemy z tych wykresów wnioskować na przykład o znakach tych funkcji w poszczególnych ćwiartkach. Na przykład widać, że w drugiej ćwiartce między pi drugich a pi, którego tu nie widać, widać tutaj, między pi drugich a pi, obie te funkcje są ujemne. W pierwszej ćwiartce są dodatnie, w czwartej są ujemne. Odwrotnie niż to było z sinusem i kosinusem, funkcje tangens i kotangens zawsze są równego znaku. Nic dziwnego, one są swoimi odwrotnościami, ich iloczyn wynosi 1. Zatem jest liczbą dodatnią, one muszą być zawsze równych znaków i na tym rysunku też bardzo dobrze to widać. To wszystko, proszę Państwa, co chciałem Państwu teraz powiedzieć o wykresach funkcji tangens i kotangens. Dziękuję bardzo.